skał. Tam gdzie morza brzeg stał mały domek z drew, żył w nim artysta, pędzla mistrz, pejzażysta. On jak nikt w barwy wplatał czar. Bóg dał mu taki dar, że mógł w obrazie zamknąć światło i czas. Cudne historie na płótnach swym pędzlem kreślił i pełne prawdy, no bo stare tak jak świat. To historie o świętych, co w sercach nieśli boskie przesłanie, a z nim Bożej chwały i miłości znak. Brat Jan miał przyjaciół swych i bardzo lubił ich, troje ich było, cudnych także aż miło. To Leopold i Tymek Chwat, a obaj niczym brat są dla Renaty, pośpiesz się poznać ich. Znajdziesz tu przyjaźń, co szczera jest tak jak złoto, ucieszy duszę i ogrzeje serce twe. A ja piosenkę zaśpiewam ci z ochotą, przyłącz się do mnie bracie, nie wstydź się, bo nie ma nawet czego. Nawet ci mali potrafią z siebie dać tak wiele, odwiedź mnie w norce, wtedy sam przekonasz się. Gości prosimy was, nasi przyjaciele, słuchajmy razem tej historii, którą nam opowiedział. Zabłąkana owieczka. O, Renatka! Witaj! Szczęść Boże! Mam tu ptaszka! Ptaszka? Uratowałam go przed kotem, który chciał go zjeść! Kot? Biedaczek o mało nie zamarzł! Odleciał! Oby nie trafił znowu na tego kota! Jakiego kota, Renatko? Ach, to był wielki i brzydki kocur! Kochany Tymku, nie martw się, nie przyjdzie tutaj, prawda, bracie Janie? Tak, Renatko. Widzisz, Tymku? To dobrze. To brat ilustruje przypowieść o zbłąkanej owieczce? Tak, Renatko. Ach, uwielbiam przypowieści, zwłaszcza tę o owieczce. Mogłabym jej słuchać na okrągło. A, opowiedzieć ci jeszcze raz? Tak. Chciałabym też zobaczyć obrazki, ale książka jest za wysoko. Opuszczę ją. Co się dzieje? O, bracie Janie, przygniotłeś Tymka! Oj, wybacz, Tymku, nie zauważyłem cię. Co ty tu robisz, Tymku? Przygotowałem sobie tutaj posłanie, a ty je zniszczyłeś. Tak mało tu znaczy, że nawet mnie nie dostrzegacie. Nie, Tymku. Po prostu nie uprzedziłeś mnie, że chcesz tu nocować. Przecież wiesz, że często korzystam w czasie pracy z podstawki na księgę. Ale tu jest tak przytulnie. Nie przejmuj się. Coś ci znajdziemy. Ale najpierw opowiemy przypowieść. Przypowieść? Uwielbiam przypowieści. Opowiesz nam jakąś? Właśnie chciałem zacząć. Tak! No, to posłuchajcie. Dawno, dawno temu, gdy niebo było czyste, a stada przemierzały lądy w poszukiwaniu soczystej trawy, żył sobie pasterz, który miał 100 owiec. Rano prowadził je przez wysokie góry i gęste lasy na najlepsze pastwiska. Wieczorem, gdy wszystkie owce już się najadły, zabierał je z powrotem do zagrody, by mogły odpocząć i bezpiecznie zasnąć. Był to dobry pasterz, który kochał swoje owce. One zaś kochały jego, ale była wśród nich jedna nieposłuszna owieczka. Zawsze szukała okazji, by się wymknąć. Uważała, że są na świecie pastwiska lepsze niż te, które wybierał pasterz, a na które nie docierali w swoich wędrówkach. Dlaczego nasz pasterz nie pozwala nam jeść tej przepysznej trawy? Dlaczego? Śnieżynko! Śnieżynko!
Śnieżynko, wracaj! Już idę! Idę! Ach, ten pasterz! Ach. Nieposłuszna owieczka, choć nie miała chęci, wróciła do pasterza, który pogłaskał ją czule. Śnieżynko, nie spaceruj sama, to niebezpieczne. Nie chcę, żeby ci się coś stało, ha? Zrozum to wreszcie. Śnieżynka podążyła za pasterzem, marząc o pysznych roślinach, które zamierzała zjeść. W tym samym czasie sprytny wilk postanowił zastawić pułapkę. Te plastikowe rośliny muszą wyglądać jak prawdziwe. Teraz ładnie wyglądam. Przebrany za roślinę wilk postanowił odciągnąć owieczkę od pasterza, gdy tylko nadarzy się okazja. Owieczko! Kto? Kto mnie woła? To ja, przepyszna roślinka. Pyszna roślinka? A jak dobrze, że cię zobaczyłam. Mogę cię zjeść? Tak, kiedy tylko zechcesz. Chodź ze mną. Chciałabym, ale muszę iść za moim pasterzem. Owieczko, wcale nie musisz słuchać poleceń tego nudziarza. Nudziarza? On nie jest nudny, bawi się z nami, dba o nas i bardzo nas kocha. Kocha was? Gdyby was tak kochał, pozwoliłby wam jeść, co tylko chcecie. Pamiętasz? On ciągle wam tylko rozkazuje, a na noc zamyka w stajence, nie daje wam wolności. To nieprawda. Słuchaj, a co to jest wolność? Nie wiesz, co to jest wolność? Wolność to robienie tego, co chcesz, jak chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Wolność to całkowita swoboda. Ojej, to wspaniałe. Ja chcę być wolna, chcę jeść smaczniejszą trawę, chcę robić, co mi się podoba. Mogę? Chodź ze mną, dam ci same przysmaki. Tak, tak. I tak chytry wilk odwiódł Śnieżynkę daleko od jej pasterza. W tym samym czasie stado wróciło do stajenki i pasterz zaczął liczyć owce. Kudłatka, kłębuszka, chmurka, wełniuszka, juszatka, śnieżynka. Gdzie ona jest? Nie wróciła z nami. Czy ktoś widział ostatnio śnieżynkę? Śnieżynko, o nie, śnieżynko! Śnieżynko! Poszła za chodzącą rośliną. Rośliny nie chodzą. To podstęp wilka. Pójdę jej szukać. Zostańcie w stajence. Hej, zostawisz nas wszystkie dla tej jednej nieposłusznej? Nie osądzaj jej. Tutaj wam nic nie grozi. Zasłużyła sobie na to, żeby pożarł ją wilk. Psotnica. Przestań ją osądzać i nie otwieraj nikomu. Pasterz zamknął wrota i ruszył na poszukiwanie owieczki. Śnieżynka i wilk byli już wtedy daleko od pasterza, ale owieczkę ogarnęły wątpliwości. Roślinko, jak to możliwe, że potrafisz chodzić? Bo jestem wolną roślinką. A, no tak, jesteś wolna, zapomniałam. Wiesz, zgłodniałam, mogę coś zjeść? Nie ma w pobliżu pasterza? Nie widać go. To możesz jeść, śmiało, częstuj się. Ohyda, te liście smakują jak plastik.
bo są zrobione z plastiku. A zaraz cię zjem. Zostaw ją w spokoju, słyszysz? Puszczaj ją! Ty bestio! Zostaw ją w spokoju, słyszysz? Ty zbójo! Spokojnie, już po wszystkim, owieczko. Spokojnie, Śnieżynko. Jestem przy tobie. Już dobrze. Owieczka mocno przytuliła się do swojego pasterza. Chodź. Już dobrze, moja kochana owieczka. A wilk? Chcecie wiedzieć, co się z nim stało? Ciągle ucieka w popłochu po laniu, jakie spuścił mu pasterz. Pasterz zaniósł owieczkę na ramionach do domu. Był szczęśliwy, że zdążył na czas i uratował Śnieżynkę przed wilkiem, choć kosztowało go to kilka bolesnych ugryzień. Owieczka była bardzo wdzięczna pasterzowi i już zawsze go słuchała. Tej nocy w małej stajence wyprawiono święto, jakiego nikt w okolicy nie widział. Owieczki i pasterz tańczyli z radości aż do późnego wieczora. Bawili się też z nimi sąsiedzi, przyjaciele, a nawet świerszcze, żaby i inne leśne zwierzęta. I co, podobała się wam przypowieść? Czy wiecie, co Pan Jezus chciał nam poprzez nią powiedzieć? Nie. Nie. Nie zrozumieliście? Nie. A ty, Tymku? Zrozumiałam, że wilk o mało nie pożarł owieczki. Tak, ale pasterz ją ocalił. Bo to dobry człowiek. A wilk jest bardzo zły. O tak, zły. A pasterz ucałował owieczkę i ją przytulił. Wszystko wam wyjaśnię. Kogo przypomina pasterz? Niestety pasterz? Nie wiemy. Pasterz jest dobry, kocha owieczki, zna imię każdej i nie chce, żeby się pogubiły. A gdy tak się stanie, ryzykuje życie, by je znaleźć. Kto nas tak kocha? Nie wiem. Ja też nie. Kto tak o nas dba? No. Podpowiedzieć? Tak! Pierwsza litera J. Jeżyna? Jeża zwierz? Nie. Albo jesień, jeleń. Jemioła. Nie. To nie to? Jezus? Właśnie, Jezus. Jezus nas bardzo kocha i nie chce, żebyśmy zbłądzili. Gdy ktoś z nas się zgubi, szuka go, a gdy znajdzie, bardzo się z tego cieszy. A owieczki? Kim są owieczki? Dają wełnę i robią me. A kogo symbolizują owieczki? Nie wiem. Nie. Owce to my. Owce symbolizują nas. To my. No tak. Zbłąkane owce to właśnie my, gdy robimy coś złego i nie słuchamy pasterza. Ale on i tak nas uratuje. Ratuje nas, a potem cieszy się, gdy wrócimy. Naprawdę? Tak. Cieszy się? Tak. W niebie odbywa się przyjęcie, gdy taka owieczka nawraca się i wraca do Jezusa. Ojej! A jak wygląda przyjęcie w niebie? Tak jak inne przyjęcia. Są tańce, muzyka, sztuczne ognie i konfetti. Naprawdę? Spójrzcie, w niebie chyba świętują, bo z góry spada konfetti. Konfetti? To śnieg! Śnieg pada! Jak pięknie na dworze. Ojej, przepraszam.
prawda. Bardzo cię kochamy. Tak, bardzo cię kochamy, Tymku. Czyżby? Na pocieszenie to ty otworzysz dziś pozytywkę. O, dziękuję, bracie Janie. O, pozytywka. Jakie ciężkie. O, czym się lepiej nie umiesz. Ja to zrobię. A? Leopoldzie. I gotowe. To pasterz. Tamten dobry pasterz. I zły wilk. Chce ugryźć pasterza. I śliczna owieczka. To pasterz wyjątkowy. Choć miał owiec wielkie stado, to dbał o nie w dzień i w nocy i im służył radą. Choć to owiec miał, lecz każdą przywołać umiał po imieniu. Wiedział, która stoi w słońcu, która w cieniu. Tararara ta 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 tara. Pasterz owiec nie opuszcza, chce je wszystkie mieć przy sobie. Napomina je, by czujność miały w głowie. Nie oddalaj się od stada. Tak ostrzega dzień po dniu. Pasterz dobry, trzeba przyznać rację mu. Wilk podstępny jest w pobliżu, na zbłąkaną owcę czeka. Jest zły, no i kłamie, nawet kiedy coś przyrzeka. Lecz jedna z owiec nie wierzy, myśli, że pasterz kłamie. Myśli, że gdzieś lepszą trawę ma ktoś dla niej. A może źle radzi pasterz, gdy każe blisko się trzymać. Wilk trawę lepszą ma, ją smaczniej się wcina. U mnie trawa słodka tak, jak te twe słodkie oczęta. Bez pasterza będziesz tu, w niebo wzięta. Chodź teraz ze mną i bądź wolna. Bo nie kocha pasterz ciebie, kocha twą owczą wełnę, a nie ciebie. Wilk już oszukał zagubionych owiec sporo, a więc pasterz liczył je, liczył dość późną, późną porą. Gdzie owieczka? Jednej brak. Zasmucił pasterz swe serce, bo owce są nieposłuszne. Jedna zginęła. I owcy szukał mimo wiatru i mimo deszczu w upalną noc śnieżną. Jak gdyby nie miał innych owiec, lecz jedną. O krok od śmierci owca była, oj o krok. Lecz przegnał apetyt wilka, pasterz och. Zwiewał ile tchu miał w płucach, wilk podstępny, bardzo zły. Uciekaj wilku, nie wracaj, bo przecież my. Pomimo, że jak mała owca popełniamy też błąd, to w pasterza sercu chcemy swój znaleźć kąt. Zbłąkaną owcę wyratował dobry pasterz, dobry pan. Ten, kto zna pasterza serce, nie jest sam. Gdy znalazła się owieczka, był szczęśliwy cały dom. Warto blisko być pasterza, być gdzie on. Warto blisko być pasterza, być gdzie on. Tak, brawo! Podobało się? Brawo! Leopoldzie! A, piękna piosenka! A tobie, Renatko? Bardzo! A tobie, Tymku? Tymku! 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 Tymku? Gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? Gdzie jesteś? Nie ma go. Hej, spójrzcie, list. Przyjaciele, postanowiłem uciec z domu. Nie ma tu dla mnie miejsca. Najpierw przygniatacie mnie książką, potem ściskacie oknem, a na końcu nie pozwalacie mi nawet otworzyć pozytywki. Dlatego odchodzę, zamieszkam w parku. Żegnajcie na zawsze, Tymek. Ale przecież w parku grasuje zły kocur.
Kocur? Tak! O nie, idę po Tymka, zostańcie tu! Chcemy iść z tobą! Nie, jest bardzo zimno, pomódlcie się za nas! Pomodlimy się do Matki Bożej! Tak, szybko! Matko Najświętsza, błagamy. Jesteś mamą Pana Jezusa. Poproś Go, żeby pomógł Janowi odnaleźć Tymka. Pomóż nam. I żeby zły kot nie skrzywdził Tymka. Żeby nic mu się nie stało. Prosimy, żeby kocur z parku był najedzony. Wtedy nie zje naszego Tymka. Matko Boża, obiecuję bardziej uważać na Tymka. Nie zniszczy już jego łóżeczka. Tak, będziemy się o niego bardziej troszczyć. Chroń go i sprowadź bezpiecznie do domu. Zdrowaś, Mario. Módl się za nami grzesznymi. Witajcie. Tymek, to ty? O, jak dobrze, że wróciłeś. Wybacz mi, już nigdy więcej nie zniszczę twojego łóżeczka. A ja już zawsze będę ci pozwalał otwierać pozytywkę. I od teraz zostaniesz jej oficjalnym opiekunem i pożyczę ci moje zabawki. Naprawdę? Tak, obiecujemy ci. Jesteście bardzo mili. Myliłem się. Biedny Tymek, drżysz z zimna. Bracie Janie, ty też zmarzłeś. To nic. Był raz pewien święty, który przeżył więcej, szukając zaginionej owieczki. A nazywał się Święty Ignacy Loyola. Święty Ignacy Loyola? Święty Ignacy! Święty Ignacy pochodził z miasta Loyola. Dlatego mówiono na niego Ignacy Loyola. W młodości Ignacy był zagubioną owieczką. Aż pewnego razu został poważnie ranny i musiał spędzić dużo czasu w łóżku. Nudził się. Zaczął więc czytać książki, które miał pod ręką. A były to żywoty świętych i Ewangelie. Wtedy zrozumiał, że Bóg powołał go do świętości. Gdy studiował w Paryżu, święty Ignacy miał dość pieniędzy, by się utrzymać i zapłacić za naukę. Poprosił raz przyjaciela, by przechował mu oszczędności. Ten jednak uciekł i wszystko wydał, pozostawiając Ignacego bez niczego. Ignacy stracił dach nad głową i musiał zacząć żebrać. Nieco później zły przyjaciel poważnie zachorował i poprosił świętego Ignacego o pomoc. Ten puścił w niepamięć krzywdy i przebaczył przyjacielowi. Przebył boso i bez jedzenia 180 kilometrów, by pomóc przyjacielowi i nawrócić go na dobrą drogę. Wreszcie odnalazł go i pomógł bezpiecznie wrócić do domu. I tak święty Ignacy, wybaczając złodziejowi, odnalazł zbłąkaną owieczkę. Dobrze. Co myślicie o świętym Ignacym? Był dobry! Nieźle się musiał w życiu natrudzić. Tak. Postąpił jak dobry pasterz. Odszukał swoją owieczkę. To prawda. Może urządzimy święto z okazji powrotu Tymka? Tak! Przyjęcie! Gdzie Tymku. Jesteś? Tymku. Tymku! Gdzie on się schował? Tymku, gdzie jesteś? Tymku, tu jesteś. Robisz sobie posłanie w kominku? Drogi Tymku, gdy napalimy w piecu, twoje łóżeczko spłonie. Ale ja nie mam gdzie się podziać. Znajdziemy ci coś. Zaraz. Jesteś myszą, a myszy żyją w... W norkach. W norkach. Już wiem. Spójrz, Tymku, to idealne miejsce dla ciebie. Jak myślisz? Zaraz. Wspaniale! Tymku, podoba ci się twój domek? Tak! Jest duży, piękny! To dobrze! To dobrze! Spójrzcie! Zabawki! W środku jest też owieczka! Owieczka? Spójrzcie! Ojej, owieczka! Ciekawe. Jak w przypowieści! Tymku, jest tam ktoś jeszcze? Tak, jakaś pani! Zaraz ją znajdę! Pani? O, proszę!
To Matka Boska. Ach, jaka ładna. Matka Najświętsza. Pomaga Panu Jezusowi odszukiwać zbłąkane owieczki, czyli nas. Taka ładna. Dobrze, to urządzimy przyjęcie? Tak. Zaśpiewamy coś? Tak. Chodźcie. To pasterz wyjątkowy, choć miał owiec wielkie stado, to dbał o nie w dzień i w nocy i im służył radą. Choć sto owiec miał, lecz każdą przywołać umiał po imieniu. Wiedział, która stoi w słońcu, która w cieniu. Wszystkie mieć przy sobie, napomina je, by czujność miały w głowie. Nie oddalaj się od stada, tak ostrzega dzień po dniu. Pasterz dobry, trzeba przyznać rację mu. O tak! Wilk podstępny jest w pobliżu, na zgubioną owcę czeka. Jest zły, no i kłamie, nawet kiedy coś przyrzeka. Lecz jedna z owiec nie wierzy, myśli, że pasterz kłamie. Myśli, że ciut lepszą trawę ma ktoś dla niej. A może źle radzi pasterz, gdy każe blisko się trzymać. Wilk trawę lepszą ma, ją smaczniej się wcina. U mnie trawa słodka tak, jak te twe słodkie oczęta. Bez pasterza tu będziesz w niebo wzięta. Chodź teraz ze mną i bądź wolna, bo nie kocha pasterz ciebie, kocha twą owczą wełnę, a nie ciebie. Wilk już oszukał zagubionych owiec sporo, a więc pasterz liczył je, liczył późną porą. Gdzie owieczka? Jednej brak. Zasmucił pasterz swe serce, bo owce są nieposłuszne. Jedna zginęła. I owcy szukał mimo wiatru i mimo deszczu w upalną noc w śnieżną. Jak gdyby nie miał innych owiec, lecz jedną. O krok od śmierci owca była, oj o krok. Lecz przegnał apetyt wilka, pasterz och. Zwiewał ile tchu miał w płucach, wilk podstępny, bardzo zły. Uciekaj wilku, nie wracaj, bo przecież my. Pomimo, że jak mała owca popełniamy też błąd, to w pasterza sercu chcemy swój znaleźć kąt. Zbłąkaną owcę wyratował dobry pasterz, dobry pan. Ten, kto zna pasterza serce, nie jest sam. Gdy znalazła się owieczka, był szczęśliwy cały dom. Warto blisko. Na zlecenie wydawnictwa Promyczek, Studio Eurocom, Warszawa 2013. Dialogi Jan Chojnacki. Reżyseria Józef Mika. Dźwięk i montaż Sławomir Karolak. Konsultacje teologiczne ksiądz Andrzej Murka. Tekst biblijny na podstawie Pisma Świętego Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Edycja Świętego Pawła 2009. Kierownictwo produkcji Monika Krasowska. Teksty piosenek Justyna Holm. Kierownictwo muzyczne Sławomir Karolak. Wystąpili Małgorzata Szymańska, Jolanta Wilk, Jacek Zawada, Jacek Wolszczak, Renata Pękul, Robert Tondera, Zuzanna Galia, Aleksander Sosiński, Sławomir Głazek.